jesteśmy w Holandii. Przyjechaliśmy z klientem po zakup Toyoty Prius. Toyota Prius 2010 rok. 1.8 hybryda. Właśnie klient sprawdza sobie w komputerze. Jesteśmy w Holandii pod Utrechtem. Autko sprawdzone czujnikiem lakieru. Żaden element nie był ponownie lakierowany. Jazda próbna była robiona. Środek ładny. Zadbany. Daliśmy ogniwa. Wszystkie są równo. No, jak wyszły te baterie? 56% baterie. Tylko że wiesz, ona jak stała długo, musi chwilę pojeździć, one się cały czas ładują, nie? Bo jak ja ją teraz wziąłem, tutaj zapaliłem, to ona widziałaś, od razu zapaliła i się baterie ładowały. Obicie od kamieni na zderzaku. Poza tym nic nie widać tutaj, żeby było robione. Kolor ładny. Auto posprzątane. Czyste w środku. Tak to karoseria, nie ma żadnych zadrapań, ani wgniotek. Jedyne co, to z przodu, na zderzaku, odpryski od kamieni. No ale to auto ma lat 9, także lepiej jak jest tak, niż jak jest pomalowane, prawda? No w Niemczech raczej ciężko znaleźć hybrydę. Jest ich dużo mniej, pomimo to, że jest większy kraj, ale jakoś tam hybrydy bardziej trzymają cenę i nie za bardzo są dostępne dla nas w dobrej cenie. Co tu ma jeszcze? No, parę samochodzików jest na tym placu. Ceny nie za bardzo wiem. Musiałbym pytać, no, ale przykładowo Land Rover 3850 benzyna 2005 rok, to cena kosmos. A tak to jakieś takie stare drypki. Szukam jeszcze dla klienta Peugeota 307 Cabrio, ale tu tego nie znajdę. 207. Naprawdę ładne auto. Jedynie zderzak przedni do lakierowania. Teraz wejdę do środka. Jak mnie siedzi kolega. Klucz wziął ze sobą, także nie włączę teraz. Środek zachowany idealnie. Przejedzie tu przecież. Tu.
wolno.